Wystąpił mały problem z zamiennikiem tego oryginalnego filtra hydrauliki. Chciałem pokazać, co można zrobić w tym zagadnieniu. Oczywiście można kupić oryginalny filtr, ale jest to 180 zł netto, czyli tam około 200 chyba 10. To jest moim zdaniem nieopłacalne, ponieważ te same parametry mamy w tym filtrze, chodzi o tą filtrację, czyli 10 tych mikronów. Oczywiście on jest troszeczkę wyższy, ale to tam nie wpływa jakoś negatywnie na poprawę filtracji. Oczywiście mamy tutaj ten koniec na klucz, ale możemy sobie to też odkręcić. Niestety tego musiałem kilkakrotnie wykręcać i dlatego też mamy trochę go sponiewieranego. O co chodziło? Tutaj w tym filtrze od razu rzuca się w oczy to, że gwint ma zapuszczony do dołu. Postaram się to tak ująć, chyba widać, czyli uszczelka wystaje, a gwint jest schowany do środka. To schowanie jest dosyć spore, po przyłożeniu tego mamy dość dużą odległość. Tutaj w tym wiksie ta odległość jest oczywiście dużo mniejsza. Ale co takiego było nie tak? Filtr po wkręceniu w miejsce tam, w tą obudowę, w sumie to jest obudowa skrzyni biegów, ale wystaje coś takiego i tu mamy M24 na 1,5, a tu mamy 1 cal, no, 12 tych zwojów, jak oni to sobie tak śmiesznie nazywają, i oczywiście oba gwinty są jednakowe, ale to nam wystaje ta część, gdzie mocujemy sobie klucz i wkręcamy, prawda? To idzie tak, po tej stronie mamy filtr, po tej stronie mamy kadłub i tak. To było dość grube, teraz oczywiście trochę jest zeszlifowane, ponieważ po wkręceniu tego, oczywiście przed zeszlifowaniem, to było gdzieś o tyle, po przyłożeniu liniału mieliśmy tak, że ten nypelek nam wystawał i uszczelka nam nie chciała dojść do korpusu, czyli tutaj środkowa część opierała się już o nypel i nie dała uszczelce dojść do krawędzi, żeby ją uszczelnić. Teraz trochę sobie to zeszlifowałem, około 3 mm i po przyłożeniu mamy około 2 mm na przylgnięcie tej i przygniecenie troszeczkę tej uszczelki, czyli powinno się w tym momencie to uszczelnić. Wysłałem kilka zapytań odnośnie filtra, zamiennika tego i tutaj pan mi zaoferował zamiennik, ale zamiennik był prawie identyczny jak ten Wixa, czyli ta po przełożeniu wystająca część tego gwintu była dość duża i też by uniemożliwiała uszczelnienie. Tak to wygląda, to jest filtr Baldwin BT839-10. I to tak jak widać też jest, nie jest tak zagłębiony ten gwint jak tutaj w tej oryginalnej kubocie. Też jest trochę mało tego, ale myślę, że po zaszlifowaniu około 3 mm tego teraz bez problemu będę mógł nawet kupować tego Wixa czy tego Baldwina, chociaż Wix jest troszeczkę tańszy. Jeżeli chodzi o wymiary, to jak widać, ten jest największy oryginalny, chyba o centymetr, a ten jest trochę niższy, tak samo i ten.
Tutaj mamy takie trochę śmieszną uszczelkę. Tutaj, jak widać, są takie wysokie uszczelki. Dobra, spróbuję wkręcić to i wykonać pomiar, czyli przełożę sobie ten liniał w ten sposób, zmierzę sobie, jaka jest odległość jeszcze od tej krawędzi, czy uszczelka na tyle się zniekształci i dociśnie, że nie będzie mi ciekło, ponieważ no, na drugi dzień, jak założyłem filtr, troszkę mi wyciekło oleju, niewielka plama pod ciągnikiem i musiałem jakoś interweniować. Mam nadzieję, że taka konwersja tego nipla pozwoli mi na korzystanie z filtrów firmy Wix. Czy dobra, tego. Idę zainstalować ten filtr. Zobaczymy, czy... Miejsce instalacji wygląda tak. Postaram się to nakręcić. Wkręcamy tutaj tym gwintem metrycznym to miejsce. Dobra, zaraz to zakręcę kluczem. I tak jak widzimy, powierzchnia, która uszczelnia, czyli ta, i tutaj tam, gdzie się klucz zakłada, no nie może być aż taka bardzo wystająca, ponieważ ten filtr nie dojdzie i nie uszczelni się. Mam nadzieję, że damy radę.